Marysia Krawczyk skomponowała nową melodię do Koronki do Miłosierdzia Bożego. Ogromnie się cieszę. Marysia jest osobą, która sama się przede wszystkim modli, związana głęboko z Kościołem, z ruchem odnowy charyzmatycznej w Kościele, z wieloma dziełami nowej ewangelizacji. Jest osobą dosłownie na każde zawołanie, tam gdzie potrzeba muzyki na odpowiednim poziomie, ale też takiej, która będzie inspiracją dla ludzi, zachętą do śpiewu, do modlitwy, do uwielbiania. Tam Marysia Krawczyk okazuje się osobą niemal niezastąpioną. I ta melodia, którą skomponowała, jest przepiękną melodią do modlitwy. To bardzo ważne. Właściwie ludzie podejmują śpiew tej koronki już w połowie pierwszego dziesiątka bez żadnego problemu, w takim wielkim spokoju, w wielkim uładzeniu, w takim zaufaniu Panu Jezusowi, który właśnie staje przed nami w tajemnicy swojego miłosierdzia. Ja bardzo polecam ten zapis, tę melodię. Chciałbym bardzo, żeby stała się jedną z form właśnie modlitwy tą koronką do Bożego Miłosierdzia. Jest bardzo piękna. Zobaczycie, że bardzo wielu ludziom pomoże. Może być wykonywana wspólnie. No, raz się pomodlicie, będziecie chcieli śpiewać w ten sposób.